piątek 21 września w elektrowni Kozienice podpisano umowę na budowę nowego bloku o mocy 1000 MW opalanego węglem kamiennym. Jest to jedna z największych inwestycji energetycznych w Polsce. Inwestorem jest Enea Wytwarzanie SA, a wykonawcą japońsko-polskie konsorcjum firm Hitachi Power Europe i Polimex Mostostal SA. Inwestycja ta zwiększy moce wytwórcze elektrowni o 30%. Będzie to najnowocześniejszy blok w Europie opalany węglem. Jest to również szansa dla polskiej energetyki. To jest tak, jakby się człowiek przesiadł z mojego Fiata na Rolls-Royce'a. Takiego bloku jeszcze w Polsce nie ma, to będzie pierwszy taki blok. Wysokosprawny, spalający naprawdę w stosunku do tej mocy bardzo małą ilość węgla, emitujący o 20% mniej dwutlenku węgla, wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do tego, aby oczyścić spaliny. Myślę tutaj o instalacji do ciarczania spalin, do odazotowania spalin. Prezes zarządu Enea Wytwarzanie w swym wystąpieniu podkreślił, że przygotowania do rozpoczęcia budowy trwały 30 miesięcy. Podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Inwestycja od momentu podpisania umowy ma być realizowana przez 5 lat. Jej zakończenie planowane jest na 2017 rok, a całkowity koszt ma wynieść 6 400 milionów złotych brutto. Jak powiedział obecnym na uroczystości minister skarbu, inwestycja ta to początek modernizacji polskiej energetyki. Mamy dzisiaj do czynienia z jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych 2012 roku w Polsce. Z dwóch powodów. Mówimy dzisiaj o inwestycji, która z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego, jest absolutnie jednym z kluczowych projektów w całym sektorze energetyki polskiej. Nie tylko energii elektrycznej, ale również gazu i ropy. Kilkanaście dni, może kilka tygodni wjadą tutaj prawdziwe maszyny, koparki. Powstaje największy blok energetyczny w Polsce i w Europie. 1075 MW. Tak jak mówił pan prezes Borowski, tak jak podkreślał w swoim wystąpieniu pan minister Mikołaj Budzanowski, to największa inwestycja, ale też inwestycja najbardziej sprawna. 46% sprawności. To inwestycja przy okazji także dla środowiska przyjazna, bo emisja CO2 o 20% niższa niż mają tradycyjne bloki, które w Polsce funkcjonują. Przy budowie nowego bloku zatrudnienie znajdzie od 1000 do 2500 osób, a po wybudowaniu na stałe będzie tam zatrudnionych około 300. Jak podkreślił, zabierając głos, burmistrz Tomasz Śmietanka, ta inwestycja to ogromna szansa dla ziemi kozienickiej. Mega inwestycja. Jej wartość jest porównywalna do wysłania najnowszego łazika na Marsa, 2,2 miliarda dolarów. Jest to podobna wartość, jest to kosmiczna inwestycja dla naszej ziemi, ziemi kozienickiej i dla całego kraju. Wierzymy w to, że te inwestycje pobudzą koniunkturę gospodarczą, rozkręcą naszą gospodarkę i będą naprawdę kamieniem milowym w historii rozwoju ekonomicznego naszego kraju, naszej Rzeczpospolitej. Podczas uroczystości odczytany został także list od marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Swe zadowolenie z podpisanej umowy wyrazili również przedstawiciele wykonawców Hitachi Power Europe i Polimex Mostostal. Również przedstawiciel japońskiej ambasady wyraził zadowolenie, że firma Hitachi po raz kolejny będzie realizowała tak duży kontrakt w Polsce. Natomiast wszystkim zaangażowanym w doprowadzenie do podpisania tej umowy podziękował prezes poznańskiej Enei Maciej Owczarek. Specjalne podziękowania od przedstawicieli samorządu gminnego przekazano na ręce prezesa Krzysztofa Zborowskiego. Medal okolicznościowy oraz specjalny list wręczyli burmistrz Tomasz Śmietanka, jego zastępca Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda. W uroczystości podpisania umowy oprócz przedstawicieli inwestora, wykonawcy, rządu, parlamentu i lokalnych władz uczestniczyli też goście szczególni. Byli to dwaj dyrektorzy elektrowni Kozienice, Adam Biały, który budował największy zakład w regionie ponad 40 lat temu, oraz wieloletni zarządzający elektrownią Jan Wrona. Obecny był także prezes Bogdanki, która przez wiele następnych lat ma dostarczać węgiel do elektrowni. Uroczystość podpisania umowy poprowadziła Ewa Dobrzańska-Trela.